Teren wrocławskiego lotniska jest olbrzymi. W pośrednim zarządzaniu portu lotniczego Wrocław znajduje się 300 hektarów, a w pośrednim prawie 800. W zarządzaniu tym całym terenem ważne i kluczowe jest także dbanie o środowisko biotyczne. Tym razem powiemy Państwu o tym, z czego się składa to środowisko, jakie są metody na to, żeby o nie dbać oraz w jaki sposób to się przekłada na bezpieczne podróżowanie pasażerów. Żeby dobrze i właściwie zarządzać środowiskiem biotycznym, wrocławskie lotnisko musi przede wszystkim codziennie zbierać dane na temat ożywionej przyrody, zwłaszcza ptaków. Z tych informacji wynika, w jaki sposób specjaliści muszą postępować albo jakie występują potencjalne zagrożenia. Te dane analizujemy, mamy cały sztab ludzi, którzy zajmują się analizami ryzyka, ale też te dane analizujemy w oparciu o ruch lotniczy. Czas COVID-u był zupełnie inny niż jakiekolwiek procedury, które do tej pory znaliśmy. Musieliśmy wdrożyć nowe zasady, dlatego że ten czas był zupełnie inny i mieliśmy przede wszystkim do czynienia z gniazdowaniem ptaków w silnikach samolotów, które są genialnym miejscem do tego, a wcześniej nikt się z czymś takim nie spotkał. Codziennie na wrocławskim lotnisku odbywa się inspekcja terenu pod kątem wtargnięcia zwierząt. Wykonują ją specjaliści zespołu kontroli zwierząt portu lotniczego Wrocław. Ma to na celu zminimalizować zagrożenie od strony biotycznej podczas operacji lotniczych. Dzień rozpoczynamy od inspekcji drogi startowej, którą ewidencjonujemy w systemie raportowania aktywności ptaków. Podczas tej inspekcji sprawdzamy, co się dzieje wokół, jakie mamy zagrożenia, jakie ptaki występują. Do tego dobieramy odpowiednie metody, żeby te ptaki przepłoszyć, żeby nie stanowiły zagrożenia dla operacji powietrznych. Wszystkie dane z inspekcji są wpisywane do specjalnego systemu. Ten system został zaprojektowany przez nas, w 100% dostosowany do naszych wymagań i do oczekiwań także przewoźników. Na podstawie tego systemu kontrolerzy zwierząt wpisują dane z inspekcji, informacje o tym, co zrobili, żeby kontrolować obecność zwierząt na lotnisku. Na wrocławskim lotnisku w zespole kontroli zwierząt pracuje również Henryk Tokarek, który głównie zajmuje się ochroną pola manewrowego przed ingerencją zwierząt, głównie ptaków. Praca polega na tym, że ptaki są układane przez nas, czyli szkolone w ten sposób, że jeździmy z samochodem, siedzi ptak obok, podjeżdżamy do jakiegoś jednego lub stada ptaków większego, otwieramy okno i wyrzucamy tego ptaka. One są tak uczone, że wyskakują ze samochodu same, lecą, atakują na odpowiedni sygnał, czyli gwizdek lub wabidło, wracają do samochodu lub na rękawice. Jednym z ptaków, który pracuje na wrocławskim lotnisku, jest jastrząb harisa. Jest to samica, która ma w tej chwili 5 lat. Ogólnie do swojej dyspozycji pan Henryk ma 6 ptaków i jednego psa. Mój pies jest rasy niemiecki płochacz myśliwski z niemiecka Wachtelhund. Jest to płochacz, jak sama nazwa wskazuje. Na lotnisku służy do odnajdywania ptaków, które ja nie widzę, czyli w wysokiej trawie, na podejściach, gdzieś w pasie zieleni między drogą startową, drogą kołowania. Niemniej ważnym elementem, jeśli chodzi o dbanie o środowisko biotyczne na wrocławskim lotnisku, jest również zarządzanie trawą. Zajmuje się tym pradotechnolog. Jest to osoba, która współpracuje z nami od wielu lat. Zajmuje się przede wszystkim łąkami i trawą ze swojego zawodu, jak sama nazwa wskazuje. Zaleca nam odpowiednie koszenie trawy na odpowiednią wysokość, odpowiednich porach roku, wałowanie, nawożenie lub brak nawożenia, nawadnianie lub brak nawadniania, ale oczywiście też przy każdej inwestycji decyduje, jaki jej skład gatunkowy traw jest wysiewany na lotnisku. Dzięki tego typu czynnościom pasażerowie wrocławskiego lotniska mogą podróżować bezpiecznie. Echo 24, Nina Jewtuszenko.